Witam wszystkich. Dzisiaj jest taki filmik. Jak już kiedyś mówiłem, będę starał się naprawić ten router cyfrowego polsatu Edimaxa. On ma uszkodzone, wyrwane, wyrwaną antenę. Trzeba będzie przylotować po prostu te kabelki do tamtej płyty głównej. Powiem Wam tak. Ja Wam tylko pokażę pod cyfrowym mikroskopem tutaj, jaki mam. Podłączony do tego obiektywu z Aliexpressa, to jest kamerka LiveCam Studio Microsoftu. Ona ma 1080p w 30 fpsach. Natomiast nie będę kręcił z niej tego wszystkiego, co robię, bo no nie da się pod cyfrą tego komfortowo robić. Wszystko to, co o, robię, robię na tym mikroskopie, który kiedyś sobie kupiłem na Aliexpressie za tam 100 parę złotych. I on jest, no. Powiem za tą cenę jest genialny do takich robót. Wszystkie te tutaj co widzicie, kabelki polutowałem właśnie teraz, pod nim sobie ocynowałem je. W ogóle zdarłem izolację, tak, żeby po prostu móc to właśnie pocynować i potem przylutować do płyty głównej. Dzięki niemu. Naprawdę to zrobiło się super fajnie. Na takiej cyfrze bym tego nie zrobił, bo wiadomo, opóźnienie, niewyraźnie jest, a pod tym widzimy wszystko. Tak, super, że no nie da się tego porównać, także każdy wie o co chodzi. Kto ma taki stereoskopowy mikroskop, już bardziej zaawansowany. Więc ja już mam pocynowane te kabelki tutaj. Zostaje mi tylko rozkręcenie tego Edimaxa i przylutowanie ich do płyty głównej. I teraz ja zrobię pauzę, przełączę się pod ten mikroskop, żeby wam pokazać, jak to tutaj sobie. Podcynowałem. Także chwila przerwy. Dobra, jesteśmy z powrotem. Jak widzicie, tutaj mam podcynowane to. Oczywiście użyłem pasy lutowniczej naszej polskiej. Zarąbista jest, bardzo ją lubię. Druga strona, no, mniej więcej tutaj mi się nie udało. To z tej strony może za bardzo ocynować tak jest, no tu będę musiał poprawić troszeczkę tą stronę, ale ta końcówka jest ocenowana, myślę, że bez problemu się da to wszystko przygotować do płyty głównej także ja teraz idę sobie jeszcze tylko poprawię tą końcówkę i dobieram się do płyty głównej tego Edimaxa, pauza dobra, lecimy dalej, płyta wyjęta i teraz Wam pokażę, gdzie muszę wlutować te kabelki. Jak widać, tu są dwa takie miejsca. Jedno i drugie. I tutaj muszę przylutować, właśnie te anteny. Antena 1 i antena 2. Dobra, ja sobie teraz sobie pauzę, lecę pod stereoskopowy mikroskop. Tam mi będzie 100 razy lepiej to robić. Ale jeszcze wcześniej wam pokażę pod mikroskopem te pola, dokładnie jak one wyglądają. Trzeba będzie je też w ogóle poprawić, bo widać, że tutaj antena jedna była, antena 2 akurat w tym przypadku wlutowana. Widzicie, że jest na obkoło tutaj jakby wam to pokazać. Musiałbym czymś to wam wskazać. Wezmę taki mały ten, widzicie, a nie, to jest to akurat, tutaj jest oplot kabelka, a tutaj jest główna żyła, gorąca, natomiast druga jest, widzicie, że jest też oplot i tutaj jest do tego punktu podłączona gorąca jakby żyła, ja to tak będę nazywał. I antena druga, tak samo. Czyli mamy czarny i szary kabelek. Czarny to jest antena 2. Muszę sobie to zapamiętać. Dobrze to nagrywam. Antena 2, widać, że jest czarny kabel, a antena 1 jest szary. I teraz zobaczmy sobie od tej. Anteny, że faktycznie tu mamy jeden kabel szary, drugi jest czarny, także już będziemy wiedzieli, co gdzie i połączyć. A ten oczysty szedł do anteny 1. Przezoczysty do anteny 1. Czy się szary? Tak dobrze mówię? Chwilę, bo muszę to rozkładać. Zmienić, bo tutaj wygląda jakby był czarny. A zresztą to nawet chyba nie ma znaczenia, bo dwie anteny i tak są takie same. Także czy podłączę tu, czy tu, i to i tak będzie ważne, żeby tylko podłączyć odpowiednio tymi drucikami. Także ja robię sobie pauzę, idę pod stereoskopowy i będę to. No najpierw z tej płytki usunę to wszystko, tak chyba będzie najlepiej, i potem. Na czysto przylotuję już kabelki. Dobra, kolejny etap mam za sobą. Wszystkie te pola, które były te z anteny przelutowane, są już ocynowane nową cyną. Także teraz pozostaje mi wlutowanie starej anteny i to będzie. Tak, zrobione, że najpierw wlutuję się w tą gorącą żyłę, w ten malutki punkt, taki, żeby to mi ładnie trzymało. A potem zrobię masę. <laughs> Jak to zabrzmiało, jakbym na siłowni chodził. No, także lecimy dalej. Z etapem ja sobie biorę to pod stereoskopowy, bo tam jest wszystko widać po prostu przepięknie. Dobra, żeby cokolwiek zrobić, to trzeba najpierw włożyć płytę główną do. Obudowy. Staram się Wam to pokazać. I teraz mi zostaje przygotowanie tych dwóch kabelków tutaj do płyty głównej. I zastanawiam się, czy nie tego miejsca tutaj nie zakleić klejem, żeby nie obracać tym, bo jak się tym obraca, to się kable ruszają i prawdopodobnie ktoś, kto tym obracał, urwał te kabelki z płyty głównej. Także ja tutaj prawdopodobnie to. Zrobię na stałe, że się nie będzie obracało, natomiast antenki same będzie można sobie obracać. Także lecimy dalej pod mikroskopem seroskopowym. Dobra. Teraz pokażę wam. No nagrywało się cały czas, bo myślałem, że jest pauza i muszę sobie przypisać do klawiatury jakiś skrót pauzy, bo z myszką jak klikam, to mi się jakby potem włącza. Nie wiem. Pierwsza antenka przylutowana. Także pozostaje mi ja to potem chyba jeszcze klejem na gorąco. Tutaj wszystko zakleję. Teraz została mi druga antena do tego miejsca i będzie składanie urządzenia. Pauza. Mam nadzieję, że zapauzuje. Dobra, powiem tak, polutowane już są wszystkie kabelki. Antena 2 przylutowana. Antena 1 też przylutowana. Teraz pozostaje mi tylko przykleić jakoś to umocować klejem tak żeby to tych kabelków nie wyrwać z powrotem. I zaraz wam pokażę jakiego kleju użyję do tego celu. Ok, Do tego celu użyję świetnego kleju, który kiedyś kupiłem na AliExpressie T7000. On jest czarny. Także ja tutaj te kabelki Przykleję klejem i pokażę Wam potem jak to mniej więcej będzie wyglądało. On wymaga przynajmniej 3 minut, aby się utwardził. I tak to zrobię. Także pauza i ja sobie to zakleję. Dobra, tak jak mówiłem, użyłem tego kleju, który kupiłem na AlEXPSie, żeby ten kabel tutaj przymocować, przykleić do płyty, żeby on się nie wyrwał z tych tych. Świetny klej. Polecam naprawdę. Druga strona też jest podklejona. Także myślę, że tym razem już tych kabelków nie da się wyrwać z płyty. I to będzie służyło już długo nowemu właścicielowi, bo właściwie nie jest mi to potrzebne. Wystawię go chyba na OLX. -ie. Także naprawę uważam za skończoną, zrobioną. I to było wszystko. Pozdrawiam, trzymajcie się.